Dzień dobry. Mam w sklepie wybitne kosmetyki naturalne, robione w Polsce. Cedrowe, z węglem aktywnym, z wyciągiem z yerba mate. No pachną obłędnie i Państwu się bardzo podobają i schodzą nie jak świeże bułeczki, tylko jak ju, tak schodzą. Zapraszam na cejrowski.com, łamane przez kosmetyki. Trzeci kosmetyk jest 30% taniej. Cejrowski.com, łamane przez kosmetyki. Studio Dziki Zachód. A kuku na muniu. Mamuniu, a kuku. Idę do Polski. Ale idziesz piechty? Piechty. A jesteś blisko granicy? Mam 12 minut. Nie wiem, czy nie będę przeskakiwał z sieci do sieci. Mam iść cały czas prosto w dół. Opuściłem studio za Nysą, gdzie jest redaktor Jan Bogatko i teraz brilen.d. Ulica Friedrichstrasse, po prostu Friedrichstrasse. I samochód przejeżdża, a w samochodzie kto? Niemiec. I co robi? Jedzie. Widziałeś kiedyś? A ty nie strzelasz? Jak Niemiec jedzie, to się strzela. Pepeszy, nawet może być Ruska. A tu jest policaj, a w środku policjantka się uśmiecha. A masz Eisweiss? Bo będzie kontrolen. Jesteś na terenie, na którym twoje nazwisko brzmi prawdopodobnie Polnische Schweine. Tyle znam z niemieckiego z filmów. Nie, ale zawsze tak się do Polaków zwracali kordialnie. O, psy szczekają, ale wiesz co, bo... To też to niemieckie owczarki, proszę pana, już za tobą lecą, spuszczone ze smycz. Sklepy są wszystkie pozamykane, chociaż godzina wczesna, można było wejść, zapukać i powiedzieć, że w ramach tych reparacji wojennych. Tylko po co mi taka lampa? Wiesz co, po prostu zabierz wszystko. Zabierz wszystko, sprzeda się Niemcom potem i w ten sposób będą reparacje załatwione. Ładne kamienice, XIX wiek, połowa, jak powiedział Jan Bogatko, Zgorzelec, czyli Görlitz, ta część niezniszczona. Po polskiej stronie, kiedy już przejdę przez Nysę, będzie zupełnie inaczej. Dzień dobry. Jak to dzień jest dobry? To bardzo... No co? Hello. Dobrze. Widzisz, po prostu się ludzie uśmiechają. A nie tak jak w tej twojej bajce. Wszystko jest tak. Albo czarne, albo białe. Tak nie jest. Czyli teraz druga wojna światowa się zrobiła bajką. Bardzo ciekawy ryt. Wojna nigdy bajką się nie staje. Wszystkie rekwizyty, których użyłem, pochodzą z tamtej bajki, proszę pana. A to, że Niemcy znają jedno słowo po polsku, to nic nie znaczy, bo oni przecież umieli słowa Nie znają jednego, bo napisane jest na sklepie "mówimy po polsku". A nie, bo to jest sala gimnastyczna, w której się mówi po polsku. Oni znają na sali gimnastycznej to samo słowo, którego używali w różnych obozach. Hobić, a potem szneler. To na sali gimnastycznej, myślę, wystarczy. Bez względu na to, co robisz, czy rowerki, czy pompki, czy brzuszki, to hobić, mówi trener. Hobić. Ale to też jest... Tu nie. Widzisz, ty w tej Arizonie po prostu, tobie się wydaje, że to tak wygląda, a to wcale tak nie wygląda. To wygląda zupełnie inaczej. No dobrze, po polsku. A teraz przejdźmy do polskich spraw. Czy mamy omawiać Imperium Brytyjskie, czy co by pan sobie zażyczył? Bo jeszcze zacznijmy. Może tak mi się skojarzyło. Przygotowałem coś. Nie wiem, do czego miałoby pasować, ale przygotowałem takie coś. Otóż dokonałem zakupu pompki, która udrażnia kibel. Otóż jak mi się kibel zatkał, to odkryłem po nie w czasie, że nie mam stosownej pompki. Amerykański kibel jest trochę inny konstrukcyjnie od polskiego. No więc musiałem kupić pompkę. Plastikowe urządzenie, nic wielkiego.
I poszedłem do Walmarta, czyli do amerykańskiego kiedyś sklepu. W tej chwili większość towarów Made in China. I znalazłem pompkę, na której napisano Made in USA. Czyli w Ameryce można kupić coś, co jest całe z plastiku, jest produkcją prostą. To nawet jest plastik recyklowany, prawdopodobnie z tego ryżu plastikowego, który Chińczycy wysyłają do Ameryki, bo i taki robią wypełniacz posiłków jak ryż z plastiku. No i ktoś zrobił pompkę, opłaca się zrobić w Ameryce. To jest dobry sygnał, że albo to przedsiębiorstwo nie zginęło i przetrwało, albo powstało jakoś teraz i ludzie, nie tylko ja, poszukują, oglądając metki w Ameryce, produktów zrobionych w Stanach Zjednoczonych, bo zrozumieli po latach, że to im się opłaca, a nie opłaca się kupowanie taniego wprawdzie, dla mojej rodziny, ale chińskiego, bo wtedy moja rodzina straci posadę tatusia, który dokonuje takich nieroztropnych zakupów, że kupi sobie chiński samochód albo chińską pompkę do kibla albo coś innego. Ostatecznie tatuś tej rodziny, który kupował tanio, straci pracę. Ludzie już zaczynają to rozumieć w Ameryce, czy zaczęli jakiś czas temu, i poszukują, przebierając towary na półce w sklepie, rzeczy zrobionych w Ameryce. Więc mam pompkę do udrażniania kibla zrobioną w Ameryce. Bardzo ci serdecznie tego gratuluję. Ty znalazłeś pompkę zrobioną w Ameryce, a ja nie mogę znaleźć Polski. Nie wiem, czy Polska jest w prawo, czy w lewo, czy tu, czy tam. Gdzie jest Polska? Wiesz, patrząc od strony Niemiec, to ona jest wewnątrz. Więc się możesz w każdą stronę rozejrzeć i tam gdzieś jest Polska w niemieckiej narracji. Podzielona na takie kawałki typu Śląsk, Opolszczyzna, Görlitz i tak dalej, Breslau, Danzig i tak dalej. Więc Polska jest właściwie wszędzie, gdzie jesteś w tej chwili. Jestem na Dymianinplatz. Gdybyś mógł powiedzieć, idę wtedy tam, idę. Tam idę w kierunku chmur. No to dobra, powiedz mi o królowej. Przerywam audycję. Na 20 sekund proszę nie przewijać. Prowadzę sklep i sprzedaję najlepszą yerbę w kraju. Inni może mają tańszą, może mają inną. Moja jest najlepsza. I co? I jajco. No jest najlepsza po prostu i sam ją piję. Cejrowski.com, łamane przez sklep. O królowej. O królowej. Ty należysz do Brytyjskiego Towarzystwa Geograficznego. Nawet tak? Należy więcej. Do Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie, tak. Co wiele lat temu, kiedy przyszedł list z zaproszeniem, miałem za wielki zaszczyt, bo tam się nie możesz zapisać, tylko cię jakiś dwóch wprowadzających musi zaprosić. A jak zanim ci wyślą list z tym zaproszeniem, to jeszcze ten list ogląda szanowne grono i się wszyscy dotychczasowi fellows, niezwykły member, tylko fellow, czyli taki członek, który ma prawo do głosowania. To się wszyscy muszą zgodzić na ciebie. To tak nie było wcale łatwo. I nie możesz wysłać podania, proszę mnie przyjąć, będę płacił składki. Tylko cię muszą zaprosić. No więc tak. Królowa Elżbieta II nie żyje, to już państwo widzieli i słyszeli, i zachęcam do oglądania wszelkich filmów dokumentalnych na jej temat, które państwo zobaczą. To pokazuje skalę zjawiska, człowiek się trochę historii nauczy, również historii Polski, no bo tyle lat urzędowania, to oni pokazują przekrojowo przeróżne zdarzenia historyczne i warto te filmy oglądać. One są trochę sentymentalne, ale też są bardzo wesołe. To była osoba wesoła. Natomiast moje spostrzeżenie jest takie, ponieważ państwo są nasyceni wszystkimi informacjami dotyczącymi Imperium Brytyjskiego teraz i królowej, to o niej samej opowiadał nie będę. Natomiast powiem coś takiego. Imperium, słowo imperium w Polsce kojarzy się odruchowo źle. Samo słowo bez kolejnych dodatków. Bo mamy osobiste doświadczenia z Imperium Rosyjskim czy Imperium Sowieckim. I nie robiłem statystyki, ale tak jak przeglądam w głowie na szybko historię świata, to imperia najczęściej były złe. Ale są wyjątki.
Są takie przypadki, kiedy imperium jest dobrym rozwiązaniem i niesie cywilizację. Imperium rzymskie, pomimo że działało na zasadzie podboju, przejmowało kolejne ziemie, to niosło cywilizację. I dzięki Imperium Rzymskiemu ostatecznie rozniosła się cywilizacja chrześcijańska. Rozniosły się rzymskie urzędy, a rzymskie prawo stosujemy do dzisiaj. Więc Imperium Rzymskie było zjawiskiem dobrym. Po jego upadku wiele krajów płakało, że nie ma już tej centrali w Rzymie, bo mieliśmy drogi bite, przez Rzymian wymyślone, cement odkryty za ich czasów, który pojechał razem z cegłami na krańce Europy. Z tego, że było Imperium Rzymskie, nawet polskie plemiona czerpały coś, to co tam słowiańszczyzna wtedy miała u siebie. Jeszcze nie mieliśmy królów. I prawo rzymskie, jego zapisy stosujemy do dzisiaj, potem były stosowane w Imperium Brytyjskim, do którego już przychodzę, i w Stanach Zjednoczonych, kardynalne zasady, różne rzymskie wynalazki. Więc są imperia dobre w historii świata i Imperium Brytyjskie było dobre. Co jakiś czas pojawiają się kretyńskie głosy, bez żadnych uzasadnień, jakie to Imperium Brytyjskie było złe, bo było kolonialne. Natomiast gdy popatrzymy na owoce tego imperium, to no musimy dojść do takiego wniosku, że to było dobre imperium. Zaniosło cywilizację, drogi bite, koleje, maszyny parowe, potem maszyny spalinowe, fabryki budowało, przepiękne budynki i uniwersytety na krańcach świata. To nie było imperium, które odsysało, tak jak Sowieci odsysali wszystko, co się da i nic nie dawali w zamian na terenie swojego imperium. I robią to do dzisiaj. Odsysają z prowincji. To brytyjskie imperium, mimo że było kolonialne, nie odsysało, tylko niosło cywilizację na krańce ziemi. Do Kenii, do Afryki Południowej, do Indii. Tam, zanim przyszli Brytyjczycy, była dzicz. Nawet do tej kolonii karnej Australia. Zanosili chociażby koleje. Lekarzy było więcej w imperium brytyjskim, statystycznie per capita oraz nominalnie, jakby ich policzyć, ustawić w dwuszeregu, niż po odzyskaniu, cudzysłów, niepodległości przez poszczególne kolonie. Wtedy liczba dróg bitych gwałtownie spada, liczba lekarzy gwałtownie spada i pojawia się kryzys na wiele lat do przodu. Po takim momencie, kiedy jakaś kolonia była brytyjska, odzyskuje niepodległość. Dowodem na to, że to było dobre imperium, jeszcze jest jedno. Otóż członkowie tego imperium są do dzisiaj dobrowolnie zorganizowani w klubie, który nazywają Commonwealth. To państwo słyszeli, brytyjska wspólnota narodów. Gdyby to było złe imperium, to oni po zrzuceniu tego plecaka królowej natychmiast by ją wymazali ze swoich znaczków, banknotów, nie chcieliby mieć nic z Wielką Brytanią wspólnego. A po tym imperium został taki ślad jak dobrowolna wspólnota narodów. I wszędzie w dawnych terytoriach brytyjskich opłakują królową. Nikt nie wiwatował. W Polsce, jak umierała imperatorowa Katarzyna, to były wiwaty i balangi po domach z radości. Że ta sucz zczezła. To jest cytat z książki starej, z czasów zaborów. Natomiast po królowej brytyjskiej płacze całe imperium, którego już nie ma na świecie. No, to taka moja tyrada, proszę pana, na ten temat. Jeszcze mam kwaśne spostrzeżenie wobec Brytyjczyków, to za chwilę ci powiem, ale proszę, zrobię miejsce dla pana Krzysztofa, może wrócił do Polski. Nie, jeszcze Polska nie zginęła, jeszcze Polski nie znalazłem, jeszcze nie doszedłem granicy, ale idę w dół, więc być może ku rzece, a jak wiadomo, na Nysie jest granica polsko-niemiecka, ale nie do końca się zgadzam, bo oczywiście drogi, oczywiście cywilizacja, oczywiście szkoły, ale w Indiach cywilizacja była, w Chinach cywilizacja była, kiedy Brytyjczycy wpływali swoimi statkami na chińskie rzeki albo wjeżdżali do jakichś chińskich miast, to burzyli, palili, strzelali z armat. To nie było pokojowe wojsko, które tam przyjeżdża, żeby nieść cywilizację i tworzyć fabryki. To było wojsko, które niszczyło i to niszczyło cywilizację, która była starszą cywilizacją niż cywilizacja europejska, więc aż tak bardzo bym nie chwalił tych Brytyjczyków, bo
zawsze można popatrzeć na tubylców, na tych, do którego światły Anglik przyjeżdżał i budował mu fabrykę, ale ta fabryka nie była dla niego. Te pola z herbatą nie były dla niego. Tam on pracował za darmo albo półniewolniczo pracował. Nieprawda. A nie... Może nie, no, nieprawda, ale... Opowiadasz kolonie francuskie. Opowiadasz przeróżne kolonie. Armia żadna nie jest armią pokojową. W związku z tym mówienie, że ta armia brytyjska, która wkraczała, żeby podbić jakieś nowe tereny, w oczywisty sposób nie była armią pokojową, bo nie istnieje coś takiego jak armia pokojowa. No może armia zbawienia, ale tam nazwa trochę nie pasuje do zawartości, bo nie chodzą z karabinami. Więc owszem, odbywał się podbój, ale popatrzmy na owoce. Po owocach ich poznacie. W kraju takim jak Indie zostawiono sobie system parlamentarny. Mówisz, że to jest cywilizacja, to jest w ogóle chyba najstarsza cywilizacja. Tysiące lat. I co? I przychodzą Brytyjczycy, po pierwsze potrafili ich podbić. Czyli ten podbój musiał być w jakimś sensie też uroczy. Musiał dawać coś takiego, że się ostatecznie zachwycili i do dzisiaj utrzymują instytucje, które przyjechały z Brytyjczykami. Mają koledże zorganizowane nie tak, jak mieli kiedyś u siebie szkoły, tylko po brytyjsku. I im lepszy koledż, tym bardziej brytyjski. Zostawili sobie język, bo im się spodobała ta idea, że mają język, który jednoczy przeróżne państwa i plemiona w ramach Indii. I zostawili sobie system parlamentarny po Brytyjczykach. Byli też przyjmowani do armii, także no po etapie podboju następowała cywilizacja. Nie wyburzyli dworca w Bombaju. Brytyjczycy wybudowali Bombajowi przepiękny dworzec. Państwo se wygoogla i państwo se zobaczy. To jest zabytek przecudny do patrzenia. Zachwyca oko, pocztówkowy. Do dzisiaj stoi, nikt go nie wyburzył. A myśmy... mieli takie imperium na sobie, że wyburzyliśmy ten, jakżeż to się nazywa, nie synagoga, tylko ten ruski meczet, co był na środku Warszawy. Cerkiew, o, przypomniałem sobie, cerkiew carów. Wyburzyliśmy, bo nie chcieliśmy tego znosić, tego imperialnego znaku. Więc ja mam patrzenie trochę inne na to, że we wszystkich tych krajach pozostała królowa na banknotach, na znaczkach pocztowych, że parlament pozostał. Czyli coś sobie cenią w tym imperium, którego już nie ma. Zaraz opowiesz o Brytyjczykach, ale ja doszedłem do mostu, po którym można przejść do Polski, wrócić, a na pierwszej kamienicy w Polsce jest napisane cigaret ten. Anysa, ojej, jaka ona jest brudna. O lala. No ale to teraz mówisz jak Niemiec, nie? Że pierwsze spostrzeżenie, nie, że Nysa jest polska, tylko że jest brudna, to jest pierwsze skojarzenie. Ale Nysa, brudna jest... o, jestem w domu, ale że nie, jest brudna. Moment. Moment. Po niemieckiej stronie jest brudna. Po niemieckiej, po Polsce widzę, ojej, źródlana, krystaliczna woda, bo to jeszcze było ze strony niemieckiej, a teraz dopiero w połowie tego mostu stoi Palemka i jak mijasz Palemkę, to już jesteś na terenie Rzeczpospolitej i teraz dochodzę do Palemki. Czy ty masz jakąś Palemkę w swoim ogródku? U mnie tylko agawy rosną. Czyli takie coś, co byś pewnie nazwał kaktusem, jakbyś zobaczył. Może to jest co inne, może to jest sukulent albo inne, ale suchorośla. Palmy nie mam żadnej. Ogłoszenie krótkie. Kawa kuloodporna. Dla tych, którzy potrzebują kopa, a jednocześnie nie chcą się obżerać i utyć. Reszta na mojej stronie. Proszę szukać słoiczka z napisem energia do kawy. I z tego zrobicie kawę kuloodporną. Cejrowski.com, łamane przez sklep. No, a ja, natomiast o la la to jest piosenka niemiecka, tylko oni śpiewają Aili, Ailo, Aila. Nie, to było po to miało być po hiszpańsku. Zupełnie nie wyszło. Natomiast Hiszpani też mieli takie marszowe piosenki i we Włoszech też mieli w rytmie Aili, Ailo. A wszystko ci się musi kojarzyć. Nie, to jest... Pogoda jest bardzo ładna tutaj, wiesz? Niebo jest błękitne, są chmurki. Po niemieckiej stronie?
pływają kaczuszki. Już jestem po polu. Nie, jeszcze mi brakuje 4 metry. Jestem już zupełnie po polskiej stronie. Zupełnie. No i widać, że w Polsce jest tak, że jest jakaś perspektywa, bo jest taka dziura wykopana w ziemi, kable wystają, będziemy coś budować tutaj. Podmokły teren wprawdzie i zalewowy, ale mur go otacza dosyć potężny, więc może woda się nie przedrze, a może jakiś parking tu będzie, a ktoś zgubił, nie, to nie są kąpielówki, to jest plecak. Jakieś dziecko, które szło do szkoły, postanowiło tutaj wyrzucić wszystkie swoje i pasta do zębów, i zeszyciki. No już jestem w Polsce. Ja myślę, no to mów może napadli to dziecko Niemcy, lecieli z karabinami i zgubił plecak, żeby ratować życie. Nie wiem, czy ty po prostu siedzisz w tej Arizonie i oglądasz kapitana Klossa w kółko czy 4 pancernych. Nie mam pojęcia. Oglądam amerykańskie filmy z czasów, kiedy jeszcze był porządek moralny w głowach i wiadomo było, że w filmie wojennym Niemcy i Japońcy to są złe. W późniejszych filmach Ruscy i Chińczycy to są złe, a teraz się robi takie miałkie filmy, że nie wiadomo, kto jest wrogiem. Najlepiej, żeby było science fiction. Natomiast te kable, no mam nadzieję, że tam szlaban na tej granicy porządnych ktoś chce wybudować, gdyż Schengen nam się nie sprawdza. W kontekście sankcji na Rusków się nie sprawdza. Nie tylko w kontekście imigrantów, na których bardziej uwagę skupia pan Cejrowski, ale w kontekście tych sankcji oligarcha se wjeżdża do jednego z krajów i potem se śmiga, bo Schengen się nie sprawdza, bo nie ma szlabanów. Trzeba przywrócić szlabany. Schengen się też nie sprawdzało w czasie pandemii i na czas pandemii wróciły szlabany. To może by już je tak zostawić teraz. Ale Schengen się znakomicie się sprawdza. Schengen, to, że możesz podróżować, że możesz przejeżdżać i przechodzić przez granicę, to jest absolutnie cudowne i fantastyczne i nie zmieniaj tego pod żadnym pozorem. Ale to nie musi do tego być Schengen. Wystarczy umowa taka, że jak ktoś ma paszport unijny, to z tym unijnym paszportem sobie śmiga dowolnie. Tak jak na lotniskach jest. Są osobne przejścia dla osób, jak się wyląduje z Ameryki lecąc we Frankfurcie czy w Paryżu na przesiadkowym lotnisku dużym, to tam są osobne trasy dla osób z europejskimi paszportami. I przechodzisz bez kolejki, bez kontroli, wkładasz ten paszport do maszynki, ona otwiera bramkę i idziesz dalej. Natomiast jak masz jakikolwiek inny paszport, to na lotnisku są bramki, szlabany i cię tam muszą przetrzepać ci ten paszport. O czymś takim mówię. Nie o odbieraniu ci swobody podróżowania w ramach tej okropnej organizacji, jaką jest Unia, tylko o tym, żeby zlikwidować Schengen i wprowadzić trochę inną zasadę. Czy paszport unijny zezwala na swobodne poruszanie się po całej Unii? Kropka. I nic więcej. To o Brytyjczykach i swobodnym poruszaniu się. Otóż. A ja o wodospadzie, który sobie płynie. Teraz siadam w restauracji staropolskiej. Będę pił tu kawę i będę słuchał studia Dziki Zachód i Wojciecha Cejrowskiego, bo to jest sama i czysta przyjemność. Patrząc na niemiecką stronę, tym razem z polskiej na niemiecką. Nie z niemieckiej na polską, tylko z polskiej na niemiecką. Bardzo jest miło. Zrobiłbym zdjęcie, ale nie mam aparatu. To nie wiem, przez co rozmawiasz. No właśnie przez aparat rozmawiam, więc go nie mam, bo rozmawiam. Jak skończę rozmawiać, to zrobię zdjęcie. Dobra, nie miałem nigdy komórki, to się nie znam, że to nie można jednocześnie zrobić zdjęcia i audycji. W porządku. A jakby audycja z wizją była, to ta komórka by dawała radę zrobić zdjęcie. Tak czy owak, patrząc z polskiej strony na stronę niemiecką, proponuję, żebyś robił to z podełba. A teraz ja z podełba patrzę na Brytyjczyków. Ten wodospad strasznie szumi, ale wodospady są dobre, bo natleniają wodę. I w momencie, kiedy się pojawiają algi oraz inne takie, które robią przyduchę, to im więcej wodospadów, progów wodnych i takich innych urządzeń, które mieszają wodę i natleniają, to tym mniejsza szansa, że ryby zdechną od uduszenia.
To ja w takim razie odejdę kawałek od tego wodospadu, żeby tak nie szumiało. Niedaleko tego wodospadu biorą ryby, bo są wędkarze, a ja przychodzę, oddalam się, żeby ci nie przeszkadzał szum tego wodospadu, tak też i słuchaczom. I już jest, a tu jeszcze bardziej szumi ten wodospad. No ale dobrze, to niech szumi, no trudno, nie można go wyłączyć przez chwilę. No właśnie, to jest taki szum jak zagłuszarki do Radia Wolna Europa kiedyś były. Też szumiało w eterze. No więc, gdy zmarła królowa brytyjska, mam nadzieję świętej pamięci, pomodliłem się za nią, chociaż była w kościele anglikańskim, to przez całe życie w jej wystąpieniach pojawiały się odniesienia religijne takie, które katolicki papież jest w stanie natychmiast podpisać. No nie ten obecny, tylko wszyscy wcześniejsi. Że jest w stanie się pod tym podpisać. Bo ona mówiła, że Pan Bóg nie przysłał na świat szatana, szatan tu sam wlazł, żeby psuć dzieło Boże, tylko przysłał swojego syna. Przeróżne takie w przemówieniach miała odniesienia i ponieważ robiła to stale, nawet w krajach, które chrześcijaństwa nie lubią albo nie uznają, to należy sądzić, że była to ważna część jej życia. No więc, gdy królowa Elżbieta, mam nadzieję, świętej pamięci, zmarła, zajrzałem na BBC, żeby zobaczyć, co tam powiedzą. I patrzę, żeby nie słuchać brytyjskiego akcentu, który mi utrudnia rozumienie, amerykański wolę, to patrzę na BBC in other languages, było napisane, czyli BBC w innych językach. I propozycje są takie: perski, hiszpański, urdu i wietnamski. To są pierwsze wrzuty, gdy otworzysz BBC w innych językach. Ja szukałem, żeby po polsku znaleźć. 2 miliony Polaków jest na wyspach. Oni też chcą się czegoś dowiedzieć o swojej królowej, skoro już tam mieszkają. No i potem patrzę, zakładka More Languages, czyli jeszcze są jakieś. Te 4 wymienili, alfabetycznie je ustawili i wymienili 4 na wierzchu, a pod spodem jest więcej. I znalazłem przeróżne języki. Arabski, poczekaj chiński. Sekundę. Coś powiem po polsku. Poproszę Coca-Cola. To było po polsku? Mogłeś uniknąć słowa poproszę, powiedzieć Coca-Cola i kiwnąć ładnie głową i mówiłbyś we w tych wszystkich językach, które za chwilę wymienię. No więc arabski znalazłem, po chińsku można było słuchać o królowej brytyjskiej, indonezyjski, kirgiski był, somali, turecki, azerski był, francuski to rozumiem, japoński rozumiem, marathi to jest język, którym nie wiem ile osób mówi, portugalski, hiszpański, ukraiński był oczywiście, bangla, język bangla, hausa, nepalski był, urdu, birmeński, hindi i jeszcze kilka innych, tamilski, uzbecki nawet był. Natomiast nie ma nigdzie języka polskiego. I to jest obrzydliwe niedopatrzenie ze strony Brytyjczyków. Obrzydliwe. W sytuacji, kiedy od kilkunastu lat mają 2 miliony Polaków na wyspach i mają uzbeckie wydanie BBC, a nie znaleźli jednego Polaka, który potrafiłby przeczytać z kartki przetłumaczone na polski wiadomości na BBC. To jest obrzydliwe. Jeżeli mnie Brytyjczycy słuchają, płakałem po waszej królowej, natomiast to, że na BBC nie ma nic po polsku, jest obrzydliwe. Natomiast jest to też okropne, kardynalne niedopatrzenie polskiego ambasadora. I nie wiem, czemu jeszcze się tą sprawą nie zajął żaden. Bo to nie jest tak, że języka polskiego nie ma dzisiaj, tylko od dłuższego czasu go tam nie ma, a już dawno być powinien. No na pewno nie, czy tam ambasador na rauty chodzi? Pewno od likwidacji redakcji polskiej BBC, bo kiedyś była cała redakcja polska w BBC, jej słuchaliśmy w latach 80., 70., 60. A powiedz to po angielsku, żeby ten brytol, który słucha, żeby wiedział, o czym mówisz, przetłumacz. Ale ja po brytyjsku nie umiem. No to naucz się.
No, bo oni taki mają akcent, że ja nie umiem, jak mówią coś w wiadomościach brytyjskich, to muszę się przełączyć na australijskie wydanie, bo nie ma pokrętła do zmniejszania tempa. A do mnie trzeba po brytyjsku mówić wolno, żebym zrozumiał. I w Australii jest Sky News i oni tam mówią wolniej. Więc ich słucham. Tak jak w Polsce się słucha jedynki, jak ktoś chce, żeby mówili wolniej w radiu, a nie RMF-u. Ja nie jestem ambasadorem Wielkiej Brytanii, jestem tylko ambasadorem Kociewia. W związku z tym nie będę załatwiał tej sprawy, jak Brytyjczyka jakiegoś spotkam, a stwierdzę, że może zanieść te informacje, to oczywiście mu powiem. No, gdybym teraz miał mówić do wszystkich, to słowa byłyby takie, że Rada Radiofonii uznałaby twoją stację za niebyłą. Może ja puszczę piosenkę. Poczekaj, tylko powiem. Słuchają państwo Radia Wnet, a w tym radiu Studia Dziki Zachód. A w Studio Dziki Zachód gospodarzem jest Wojciech Cejrowski, który mieszka w Arizonie. A my jesteśmy podczas wielkiej wyprawy Radia Wnet, która dziś jeszcze wieczorem będzie w Pradze, ale zatrzymała się u Jana Bogatko w Zgorzelcu, a właściwie w studiu za Nysą, która jest po stronie niemieckiej. A teraz Wojciech Cejrowski powoli, tak jak to jest w jedynce, zapowie piosenkę. Myślałem, że będziesz pił kawę i chciałem ci sypnąć cukru do kawy. Piosenka, ale pijesz kolę, to tam już jest tyle cukru, że jak sypnę, to się nie rozpuści, tylko osiądzie na dnie warstwą. Tak czy owak, piosenka nietrafiona, You Are My Sugar.